Marta, wyglądasz fantastycznie, no i nie da się ukryć, że zgubiłaś także trochę kilogramów. No właśnie, czy to jakaś specjalna dieta, czy może nowa miłość? Ja dbam o zdrowie, zacznijmy od diety. Miłość bardzo pomaga, natomiast dbam o zdrowie na takiej zasadzie, że no jestem wegetarianką od kilku lat, myślę, że odżywiam się zdrowo, staram się ruszać, no było bardzo dużo pracy teraz, więc praca też i ta energia chyba trochę wyssała. Zresztą byłam na wikcie sanatoryjnym, na diecie wegetariańskiej, więc może to też tego efekty. A tak na serio, no dobrze mi, tak? I się cieszę z tego ubytku. Ostatnio także pojawiły się plotki o twojej nowej miłości, której wszyscy ci życzą już od dłuższego czasu. Cudowne. Jesteś szczęśliwa? Jestem szczęśliwa. Szczęśliwie zakochana? Chyba tak. Czy to jest w końcu ten jedyny? Myślę, że tak. A czy to jest osoba z branży, czy raczej spoza? Zdają się szczegółowe pytania, zostawiam to dla siebie. I tak mówię więcej, niż by do tej pory mówiłam i bym chciała. Myślę, że ja po prostu jestem osobą, która się wywodzi z miłości. Ja mam takie poczucie, że jak miłość to na całe życie, jak miłość to przyjaźń, jak miłość to taka osoba, która żyje podobnym życiem i zrozumie to, że jesteśmy cały czas w trasie i bierzemy dzieciaki pod pachy i wsiadamy do kampera i jedziemy przed siebie. Taką bym chciała rodzinę. A szukałaś tej miłości, czy ona cię sama znalazła? Sama mnie znalazła. Czyli można powiedzieć, że Marta Manowska jest zakochana. No chyba tak.